W Rogoźniku w latach 70. powstał ośrodek wypoczynkowy wraz z całą infrastrukturą. Z biegiem lat strasznie podupadł. Na ośrodek składał się amfiteatr, domki letniskowe, przystań z restauracją oraz podobnego typu obiekty. Otacza nas taki krajobraz nieco postapokaliptyczny. Co tutaj się wcześniej znajdowało? Tu w tym miejscu, w którym się znajdujemy, to była tak zwana przystań, która, że tak powiem, gromadziła cały sprzęt wodny, łącznie z ratownikami. Ten sprzęt wodny był różnego rodzaju. Były rowery, były kajaki. Te, że tak powiem, wodne, że tak powiem, urządzenia przeważały tutaj. Korzystali z nich ludzie obecnie mieszkający i dawniej mieszkający wokół tego ośrodka, a przede wszystkim pracownicy Huty Katowice. Tutaj było ładnie to zrobione, było to zagospodarowane. No w tej chwili został tylko szkielet, w zasadzie musimy sobie wyobrazić, jak to wyglądało, bo wszystkie elementy metalowe zostały no, prawdopodobnie skradzione przez złomiarzy, łącznie z posadzkami, tu nie ma nic. Tak, bo gdy Huta Katowice zrezygnowała z użytkowania tego, powiedzmy, ośrodka, w związku z tym no, gospodarz, który to obejmował, był za słaby, żeby, powiedzmy, to doprowadzić z powrotem do jakiegoś porządku i dlatego to wszystko niszczeje. Są tam jakieś oznaki, powiedzmy, odbudowywania czegoś, ale to już nie będzie to, co było. Restrukturyzacja Huty Katowice oraz innych przedsiębiorstw państwowych prowadzona w latach 90. spowodowała wyzbycie się majątku trwałego, znajdującego się na obszarze byłego ośrodka, na rzecz różnych mniejszych podmiotów. Dopiero remontują tu ten amfiteatr, no to miejmy nadzieję, że się coś zacznie dziać. Bo wtedy, w tych latach takich 80., to przecież tu w tym amfiteatrze, to przecież i czerwone gitary tu były, i lato z radiem tu było. I ciągle były jakieś imprezy i dożynki się tu organizowały. Zresztą pochody pierwszomajowe to myśmy nie szli nie wiadomo gdzie, tylko właśnie tutaj. No i tu te kiermasze wszystkie i naprawdę było bardzo fajnie. No. A gdzie przede wszystkim lubiła pani spędzać czas na terenie tego ośrodka? Które obiekty były takie najciekawsze, najbardziej godne uwagi? Znaczy my to tam na tym pierwszym zalewie, chociaż powiem panu szczerze, tam nic nie było. Tam nic nie było, ale jakoś tak wszyscy szli na ten pierwszy zalew. Dopiero później, jak tutaj zrobili ten drugi, tutaj, to dopiero ci ludzie się przenieśli. Ale powiem panu szczerze, tu nie było jakichś takich, jakichś gastronomicznych lokali czy coś, to nie. To tylko był ten biały dom i tu, tak jak mówimy, ten amfiteatr. I tam były takie budki, jak to wie pan, z lodami, z takimi jakimiś hot dogami, z takimi rzeczami. No. A pani zdaniem te wszystkie obiekty powinny zostać odrestaurowane, żeby przywrócić im blask, taki jak kiedyś, kiedy były otwarte? Tak, oczywiście jak najbardziej, tym bardziej, że u nas młodzież to w zasadzie nie ma gdzie iść. Nie ma gdzie iść, bo jeszcze dla dzieci to są tu porobione różne takie place zabaw, bo i na terenie placu tam przedszkolnego i w każdej miejscowości jest taki placyk zabaw. No tu jest piękny ten plac zabaw, prawda? Ale już dla młodzieży to nie ma nic, naprawdę. I tu z tego, co słyszę, że w tym amfiteatrze ma tutaj coś być zrobione i dla młodzieży jakieś te, i dla dzieci coś, i dla dorosłych. Także wydaje mi się, że, znaczy nie wydaje mi się, na pewno powinno coś być, żeby rzeczywiście można tu było przyjść i spędzić czas. No. Panie Tadeuszu, rozpoznaje się pan na tym zdjęciu? No po tylu latach troszeczkę człowiek jeszcze jest podobny do tego zdjęcia. Ale znajdujemy się w tym samym miejscu, tak, jak blisko tak. 40 lat temu, tak, 40. Tak, 40 lat temu to było robione, powiedzmy, i troszkę starych murów jest jeszcze i widać, że w tej chwili jest robiona rekonstrukcja tego i odnowienie tego amfiteatru, bo był to jeden z amfiteatrów, który no, był do pozazdroszczenia dla innych, powiedzmy, miejsc w Polsce. Dlatego, że jakąś wzór tego amfiteatru troszkę podglądaliśmy w amfiteatrze opolskim. Także, że było to tak troszkę zbliżone. Poza tym jest on umiejscowiony w pięknym krajobrazie leśnym. Prawda? I był kiedyś bardzo żywotne to miejsce było.
Ile osób zasiadało na widowni? Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale około tak ponad 1000-1500. To się już nie pamięta tych, powiedzmy, liczb. W każdym bądź razie, jak odbywały się tu imprezy, zawsze było pełniutko. Oczywiście łącznie z koroną ludzką otaczającą ten cały amfiteatr. W okresie przekształceń w zasadzie nie były prowadzone na tym obszarze żadne inwestycje dążące do wzmocnienia funkcji rekreacyjnej, a wręcz przeciwnie, wpływały na jej osłabienie.